No dzisiejsze zawody niestety nie jestem do końca zadowolony, ponieważ w pierwszym biegu przewróciłem się po starcie i dojechałem na 5 pozycji lub 6, ale chyba na 6. I przez to straciłem drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji Mistrzostw Polski. No i w drugim biegu musiałem być przed Łukaszem Wysockim, ale niestety w pierwszym biegu się strasznie wypompowałem z siły, żeby dogonić wszystkich i powyprzedzać po przewrotce. Także w drugim biegu nie starczyło mi siły, żeby przyjechać przed Łukaszem Wysockim. No i straciłem wicemistrza Polski, jestem drugi wicemistrz Polski, czyli trzeci. Powiedz, jakie plany na przyszłość? No zobaczymy, na razie to... Nie myślę o tym. Dopiero w zimie będziemy myśleć, co robić i co jeździć, jak jeździć. No bo to... Na pewno trzeba jechać do Hiszpanii w zimę, żeby potrenować i dobrze się przygotować. Jednak ten teraźniejszy sezon, no to któryś już twój z kolei, kiedy tak ciężko pracujesz? No, jednak ale... chyba znowu troszkę zmarnowany, co? Tak, ponieważ często mi się trafiają upadki i przez to jakaś drobna kontuzja i nie mogę kontynuować treningów. I w tym tygodniu też miałem lekką kontuzję. Zbiłem sobie barki i palec, nie mogłem się dobrze przygotować do tych zawodów. Chciałbym podziękować sponsorom, wszystkim i mojemu koledze Arkowi Janickiemu.